Dziś naszym gościem jest Sławomir Morawski, starosta powiatu ćchanowskiego. Witam panie starosto. Witam panią, witam państwa. Na samym początku chciałabym poruszyć temat inwestycji. Proszę nam powiedzieć, jakie inwestycje są przewidziane na lata 2017-2018. Pani redaktor, no przede wszystkim realizujemy rok 2017. Mhm. I tutaj w roku 2017 zostały już rozpisane przetargi. I niezależnie od regionalnego programu inwestycyjnego, tak zwanych RIT-ów, to oczywiście realizujemy również inne przedsięwzięcia, między innymi drogowe. Stąd też pewnie państwo zauważyli, że na ulicy Sońskiej rozpoczęły się prace, w tej chwili pod przygotowania terenu, ale jestem przekonany, że prace ruszą niebawem, bowiem termin wykonania jest do września tego roku. Jest to inwestycja prowadzona z udziałem środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. A ten cel uzyskaliśmy 3 miliony złotych wsparcia. I oczywiście inwestycje to prowadzimy wspólnie z samorządem miejskim. Niezależnie od tego, to realizujemy jeszcze w tym roku przy udziale środków z rezerwy ministra infrastruktury. To jest droga no między innymi Opinogóra Długołęka z przebudową mostu. To jest około 1,5 km, nawet więcej, około 1,7 km z przebudową mostu za około 1 400 000 złotych. To również Są to dosyć poważne inwestycje. Tak, wykonujemy kolejną inwestycję w drodze w miejscowości Chrościce. To jest przebudowa około 2 km. Znaczy tam kładziemy już tylko asfalt, ponieważ podbudowa była wykonana wcześniej. To jest ulica Gąsocińska, przepraszam, główna w Gąsocinie. Wykonane były prace podbudowy tej ulicy w roku 2016. Teraz rozłożymy asfalt. No i oczywiście w ramach tak zwanych RIT-ów wspólnie z innymi samorządami z subregionu ciechanowskiego będziemy realizowali 3 swoje inwestycje, no przede wszystkim inwestycje drogowe. To jest przebudowa drogi w ramach spójności, prawda, regionu. Będą przebudowywane 2 drogi. To jest droga z Ciechanowa do Młocka. Inwestycja dość kosztowna i długi odcinek, bo jest to odcinek o ponad 10 km. No i koszt oczywiście tej inwestycji to jest w granicach 9 milionów złotych. Przetarg został na tę inwestycję rozpisany. 20 marca nastąpi rozstrzygnięcie tego przetargu. Druga droga to jest droga z Czeruch poprzez Las Lekowski, wyjście na powiat mławski. Tu jest krótszy odcinek. Inwestycja oczywiście też tańsza, bo za około 3 miliony złotych. Przetarg został rozpisany. Mam nadzieję, że rozstrzygnięcie chyba w granicach 23 czy 4 tego miesiąca. No i oczywiście droga trzecia z tak zwanej niskiej emisyjności. To jest droga Ciechanów-Opinogóra przez ulicę Kącko tutaj z przebudową tej drogi, z budową ścieżki rowerowej. No i to jest oczywiście inwestycja też dość kosztowna, bo około 9 milionów złotych za odcinek, no 6-kilometrowy, prawda? Więc tutaj te koszty są zdecydowanie wyższe. Wspólnie z prezydentem podjęliśmy taką decyzję, że w roku przyszłym, te inwestycje oczywiście są rozpisane, jak pani redaktor pytała, na te 3 ostatnie, na lata właśnie 2017-2018, bo są to dość duże inwestycje, zatem no, byłoby trudno w ciągu jednego roku, zważywszy, że no, na przebudowę dróg tak naprawdę to jest kilka miesięcy, bo przecież w zimie tego nie bardzo możemy robić, prawda, i późno jesienią też nie.
to jest dość krótki okres czasu, że będziemy w roku przyszłym przebudowywali ulicę Kwiatową w Ciechanowie wspólnie z miastem. To jest wyjście właśnie na teren naszej przebudowanej drogi przez Wolę Pawłowską, Chotum, dalej do granicy również powiatu ciechanowskiego. Biorąc te wszystkie zamierzenia, myślę, że można by powiedzieć, że praktycznie zostaną zmodernizowane drogi powiatowe w obrębie miasta, które wychodzą na zewnątrz, prawda? Czyli no, poza miasto. No i myślę, że to jest pewien sukces, bo będziemy to robili wspólnie z miastem przy również udziału środków miejskich. Więc na temat inwestycji już coś wiemy. Teraz chciałabym z Panem porozmawiać na temat ogromnych zmian, które są wprowadzane, jeżeli chodzi o szkolnictwo. Przed nami duża reforma, która jest już, będzie istniała od września tego roku, a więc roku 2017. I proszę nam powiedzieć, jak powiat ciechanowski jest przygotowany do tej reformy i przede wszystkim, czy jest to dobra zmiana? Znaczy powiem tak, jeżeli chodzi o reformę oświaty, to ona, oczywiście program, powiat jest organem prowadzącym dla szkół ponad, no mówiło się gimnazjalnych, no jeszcze gimnazja istnieją, więc... Czyli dla szkół ponad gimnazjalnych na chwilę obecną. Na chwilę obecną, prawda. No cóż, biorąc pod uwagę, że do naszych szkół przybędzie jeden oddział, czyli 4 lata będzie kształcenie w liceum ogólnokształcącym i 5 lat w szkole branżowej. No, były obawy, prawda, że może być problem lokalowy, ale chcę tutaj uspokoić wszystkich Państwa. W naszych szkołach nabieraliśmy zdecydowanie więcej oddziałów w ciągu jednego roku niż teraz nabieramy, więc nie będzie tutaj żadnego problemu, jeżeli chodzi o lokale. Natomiast do końca nie znamy tej oferty programowej, jeżeli chodzi o nasze szkoły, no przede wszystkim szkoły branżowe. Mamy na to czas do roku 2019, powiem, od września dopiero 2019 roku ten proces zostanie wdrożony, że tak powiem, i wtedy będzie ten nabór większy do naszych szkół. Czy ta reforma jest dobra? No na dzisiaj trudno jest dyskutować. Że wejdę w słowo. Przede wszystkim jeżeli chodzi o dzieci, tak? Bo tak. Tutaj one, można powiedzieć, są w centrum zainteresowania. No i przede wszystkim, czy ta reforma też pośrednio jest dobra dla nauczycieli? Bo wiadomo, jakie były obawy, tak, że stracą oni swoje stanowiska pracy. Znaczy niewątpliwie będzie tutaj pewien problem, jeżeli chodzi o środowisko oświatowe, myślę tu o nauczycielach, ponieważ no, w gimnazjach, które oczywiście nie są naszymi szkołami, czyli są prowadzone tutaj przez samorząd szczebla podstawowego, czyli gminy, miasto, tu niewątpliwie będzie pewien problem, prawda? No bo jakby znika jedna klasa, było 6 i plus 3 to jest 9, zostanie 8, prawda, czyli tu będzie to wygaszanie i na pewno nastąpią pewne, no nazwijmy to, no, perturbacje, niedogodności. Chociaż myślę, że na przestrzeni powiedzmy 3 lat, biorąc pod uwagę to, że no, część siło rzeczy, prawda, zacznie odchodzić na emeryturę nauczycieli, że pewnie problem w jaki sposób będzie wyłagodzony. Natomiast no, zagrożeniem jest to, że do zawodu nie będą przychodzili nowi ludzie. Prawda, bo tu będzie ten problem i no, po jakimś czasie ta kadra się jednak no, coraz jest w zaawansowanym wieku, czyli starzeje się. Czyli to nie jest dobre. Nastąpi wymiana kadry też, tak? To nie jest dobry symptom, że nie będzie to tak następowało płynnie, prawda.
My swoje szkoły będziemy mieli przygotowane na czyli ten jesteśmy czas. Gotowi. U nas na nie, ma tego, nie ma tego problemu. Natomiast oczywiście no, szkoła branżowa, prawda? Czyli tu wchodzi szkoła branżowa, jest inna nieco filozofia spojrzenia na cykl kształcenia w takiej szkole. Ona niewiele będzie się różniła od szkoły zawodowej, przecież które prowadzimy, technika, prawda, i tak dalej. Natomiast no, jest to inna nieco filozofia, jeżeli chodzi o powiązanie tutaj z, przede wszystkim z organizacjami pracodawców, z pracodawcami, że w tym cyklu kształcenia również będą bardziej musieli być zaangażowani i będą zaangażowani niż to było dotychczas. Także tak to mniej więcej rozumiem. Będzie pewnie wyglądało. Miejmy nadzieję, że ta reforma szkolnictwa przyczyni się do tego, żeby kształcić młodych ludzi o konkretnych, potrzebnych na chwilę obecną zawodach. Chciałabym jeszcze na chwilę pozostać w tematyce edukacji. Między innymi chciałabym porozmawiać z Panem na temat rankingu, który jest organizowany co roku przez portal Perspektywy. Które miejsce zajęły nasze szkoły ponadgimnazjalne? Może, jeżeli, porozumiem, że może Pan nie pamiętać konkretnych miejscach, no bo tych szkół tutaj mamy dosyć dużo, ale ogólnie, czy co roku w tym rankingu zajmujemy coraz lepsze miejsca? Myślę, że generalnie tak można powiedzieć, bowiem no, gdybyśmy wzięli pod uwagę licea, to tutaj w zdecydowany sposób poprawiło swoją lokatę pierwsze liceum ogólnokształcące, czyli tak zwany Krasiniak, popularnie nazywany, przesunęło się do... No muszę jednak skorzystać chyba. Tak, ja już tutaj szybko podpowiadam. W tamtym roku miało miejsce 301, natomiast w tym 210, więc praktycznie o 100 pozycji. Czyli o 100 pozycji przesunęło się, jeżeli chodzi o wynik krajowy. Tak, dokładnie. Jeżeli chodzi o województwo, to w tej chwili jest na pozycji 49, a więc przesunęło się z 63 na 49, czyli również tutaj to uległo zdecydowanej jakby poprawie. Oczywiście drugie liceum kształcące imieniem Adama Mickiewicza mniej więcej zajmuje około tam 135 miejsce, prawda? Jeżeli chodzi o województwo mazowieckie i mniej więcej na tym samym poziomie było na 138, jest 135, czyli utrzymuje jakby tą pozycję całkiem przyzwoitą. No i oczywiście, jeżeli chodzi o technika, to tutaj technikum odnotowało najlepszy wynik technikum w pierwszym zespole szkół imieniem generała Józefa Bema i zajęło 170 miejsce, co w porównaniu z rokiem poprzednim, no tutaj mniej więcej na tym samym poziomie. Są brane oczywiście przy tej ocenie różne elementy, prawda, zarówno dla liceów, jak i dla techników. No przede wszystkim jest to egzamin z matury, są to sukcesy na olimpiadach, czyli promuje się tych, prawda, te szkoły, które mają olimpijczyków. No myślę, że jest to dobry kierunek. Czyli reasumując, możemy być dumni z naszych szkół ponadgimnazjalnych, ponieważ zajmują one bardzo dobre miejsca w tym zarówno ogólnopolskim rankingu i aby tak dalej. Tak, rzeczywiście to, co Pani redaktor zauważyła, że systematycznie tutaj ten ranking się poprawia. I taki jakby duży wpływ, bo jeżeli chodzi o zdawalność matur, prawda, to one są mniej więcej na tym samym poziomie, prawda, od lat. Natomiast no taką dość ciekawą sprawą jest to, że i ważą, że tak powiem, w tej ocenie olimpijczycy, ci, którzy startują w olimpiadach, bo to jest mniej więcej albo 30%, prawda, za to w 100% skali oceny, no albo w przypadku bodajże chyba techników jest to trochę mniej, ale też znacząco, jeżeli chodzi o ocenę pracy szkoły.
Teraz z tematu edukacji przejdźmy nieco na bardziej rozległy temat, a więc politykę. Ostatnio bardzo ważnym tematem, który budzi wiele kontrowersji, jeżeli chodzi chociażby o samorządowców, jest temat dwukadencyjności. Ostatnio prezydent miasta Ciechanów wraz z lokalnymi włodarzami zwołał konferencję prasową, na której jednoznacznie, jednogłośnie ogłosili swoje stanowisko, jeżeli chodzi o dwukadencyjność. Chciałabym się dowiedzieć, jakie jest pańskie stanowisko, jako osoby, która już parę lat piastuje swój urząd. Tak. Z racji długości, nie chciałbym się wypowiadać, z racji długości, że tak powiem, dotychczasowej mojej funkcji na stanowisku starosty. Natomiast uważam, że to, co zostało podkreślone w stanowisku wójtów i burmistrza i prezydenta, ale przecież to w kraju się odbywa na różnych szczeblach samorządu. Takie spotkania, najbliższe będzie pewnie 15 marca właśnie w Otrębusach, jeżeli chodzi o spotkanie organizowane przez marszałka województwa dla samorządowców, że nie można jakby administracyjnie ograniczać ludziom możliwości funkcjonowania, prawda, na stanowiskach wybieralnych, bo jest to stanowisko wybieralne. Zatem jeżeli lokalna społeczność uważa, prawda, że człowiek na danym stanowisku spełnia jej oczekiwania, czyli wykonuje przyzwoicie przynajmniej swoją pracę, to nie powinno mu się administracyjnie ograniczać kadencyjności, bo jeżeli odwołujemy się do suwerena w różnych obszarach, prawda, kraju, województwa, powiatu czy gminy, to dajmy mu szansę, że jest najważniejszy, dajmy mu szansę, prawda, żeby mógł decydować, kto w jego imieniu będzie sprawował taką czy inną funkcję w samorządzie. Czyli jest pan przeciwnikiem? Myślę, tak, jestem zdecydowanym przeciwnikiem, prawda, ponieważ jak powiedziałem, ja już nie chciałbym tutaj do konstytucyjności tego sięgać, prawda, bo przecież to jest powszechnie też o tym mówione, ale przede wszystkim uważam, że powinni ludzie z danego terenu, jeżeli mówimy, że jest to samorząd i że mają prawo wybieralności, to niechże wybierają tego, kogo będą uważali za, że jest optymalnie najlepszy, czy będzie spełniał ich oczekiwania, czy spełniał do tej pory oczekiwania, bo przecież tak naprawdę tylko na naszym terenie wystarczy popatrzeć na funkcję czy burmistrza, który teraz odszedł, ale piastował to funkcję tyle lat, prawda, przecież od początku, od 90 roku takich było dużo, czy świętej pamięci wójt Wieteska, który od początku jeszcze jako naczelnik w gminie przecież, w Opinogórze i tak dalej. Można by tu Jacek Oglęcki, prawda, wiele już kadencji, czy w pozostałych, tak naprawdę zmienił się wójt w Sońsku, w Gojminie i siłą rzeczy, prawda, tutaj... Czyli rozumiem, że jeżeli jest dobry włodarz, jest on wybierany przez społeczeństwo, to nie powinniśmy w żaden sposób go ograniczać. Ingerować, prawda, i ograniczać tych funkcji do kadencyjności jakieś tam 2-3. Dlaczego 2, nie na przykład 3? Bo ktoś to sobie tak wymyśla. Rozumiem. Na zakończenie chciałabym jeszcze z panem porozmawiać na temat gali koncertu noworocznego, podczas którego zbierane są pieniążki na fundusz młodych artystów. Z tego funduszu następnie są przyznawane młodym artystom stypendia. Proszę nam powiedzieć, czy jest to dobra inicjatywa i co ona przede wszystkim daje ludziom młodym? Ja myślę, że to jest bardzo dobra inicjatywa. Te koncerty przecież się odbywają już, to był 27, jak dobrze pamiętam, koncert noworoczny. To jest przede wszystkim tak. Młodzież, która, ale przecież nie tylko młodzież, bo w ostatnim przy Centrum Kultury i Sztuki działa kilka teatrów, kilka może za bardzo powiedziane, ale pewnie 4, które prezentowały swój spektakl przecież, myślę, że jak dla artystów amatorów, to było to rzeczywiście bardzo dobre wykonanie.
zresztą wcale niełatwego tematu, prawda? A dla pozostałych, no każdy, kto angażuje się w jakieś działanie, chciałby, żeby to działanie nie dawało mu satysfakcji tylko jemu, ale żeby również można się było podzielić tym z szerszym gronem i stąd też jest to organizowane cyklicznie i corocznie, żeby młodzież, ludzie, którzy w tym Centrum Kultury i Sztuki są skupieni, żeby, przecież to jest ciężka praca, przygotować rolę, prawda, czy inne występy, żeby można było je pokazać. Natomiast przy tej okazji oczywiście przez cały okres zbierany jest właśnie fundusz dobrowolny na właśnie sztukę młodych. Potem on jest tam dzielony. Ja myślę, że to jest dobrze, bo z jednej strony pokazuje, że tą hojność, prawda, ona tam się różnie kształtuje, ponieważ przedtem było tylko zbieranie do puszek, to było jakby w tych puszkach więcej pieniążków, teraz doszły jeszcze licytacje, ale generalnie gdyby się to dołączyło jedno i drugie, to jest to określona kwota pieniążków, które na pewno są potrzebne dla tej młodzieży, czy przede wszystkim dla dzieci, które może mają mniejsze, duże chęci, duże możliwości artystyczne, natomiast może mniejsze możliwości finansowe ich rodziców. Jest to jakaś tam pomoc, ale również zachęta do tego i dla innych, że warto jest uczestniczyć w czymś takim. A czy już wiadomo, ile osób otrzyma takie stypendia? Czy jeszcze nie została tutaj określona liczba? To jeszcze jest komitet specjalny, który przydziela te nagrody. Szczerze powiem, że ja w tym komitecie nie jestem i chyba dobrze, że nie jestem. Niech to będzie ciało społeczne, które rzeczywiście związane z kulturą te pieniążki, które zostały zebrane, podzieli. Rozumiem. Panie starosto, nasza rozmowa dobiegła końca. Dziękuję, że przyjął pan zaproszenie do naszego studia i dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję serdecznie, dziękuję panie redaktor. No cieszę się, że mogłem również zaprezentować to, czym zajmuje się samorząd powiatu, przynajmniej w tej części, o której mówiliśmy tutaj właśnie w studiu u państwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Państwu natomiast bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam już za tydzień na kolejną rozmowę tygodnia. Do zobaczenia.